Dziś mamy dla Was mały bonus. Odcinek niezwiązany do końca z maturą, ale pokazujący, jaką wiedzę na temat swojego kraju mają jego dorośli obywatele. Zobaczcie sami. Ile mamy województw? Dużo. Mniej więcej? Dobra, strzelam na 11. Ile mamy województw? Ile mamy województw? Nie mam pojęcia. Kurde, to pamiętałem, nie wiem, 13? Okej, okay. A kto jest premierem Polski? Obecnie? Pani Kopacz. Super, a marszałkiem Sejmu? No też pani Kopacz. Ilu mamy kandydatów w wyborach prezydenckich? 6. A ile mamy kandydatów w obecnych wyborach? 8? Szczerze powiedziawszy, nie interesuję się polityką. A tak mniej więcej? Powiedzieć. Sądzę, że pewnie jest 4-5 na pewno. Ja nie mam pojęcia, z 10? 9? Ilu mamy kandydatów w wyborach? Nie wiem, 6. Ilu mamy kandydatów na prezydenta? Dobra, nawet nie będę... A mniej więcej? Zakładam, że tak z 30. W którym roku została uchwalona obecna konstytucja? 3 maja, ale roku niestety nie pamiętam. Okay. Oj. No to tu może być... Chociaż wiek. Zakładam, że pewnie jakiś 19. Albo wiek chociaż. No nie wiem, 19. 3 maja. Nie pamiętam. A wiek? Też nie pamiętam. Więcej. Nie pamiętam. A wiesz, z jakiego roku konstytucja obowiązuje? Nie mam pojęcia. A przystąpienie Polski do Unii? To samo. Albo wiek chociaż. Wiek 18. A wiek? Z którego wieku? 20 bodajże, nie mam pojęcia. Nie pamiętam. A wiek? 18, 19, 18. A co to za symbol? Tak jakbyś mógł tak... Okej. Normalnie cisnąłbym, że znaczek samochodu. W sumie była taka marka z takim znaczkiem. Albo znak wolności, albo młodej Polski. Voldemort i dwa znaczki na głowę. Okej. Dobrze. Na Harry Potterze. I niebieskie tło. Coś z górnikami? Nie. Chyba tak. Jakiś coś z górnictwem. Harry Potter może. Okay. Nie wiem. Będąc mechatronikiem, kojarzy mi się to z prądem, ale jeśli chodzi o historię, to nie jest niczym. Okay, no. Niemcy, wrona niemiecka, nie mam pojęcia. No to ZZ. Też nie wiem. Solidarność? Też nie wiem. A kojarzyć się z czymś może? Nie wiem. A, Warszawa? Powstanie warszawskie, 44. Okay. Potrzebujemy nowej, lepszej podstawy programowej. Może warto przywrócić tą sprzed 15 lat. Ja po tych 3 dniach nie mam już siły. Idę do domu.